Karol Olgierd Borchardt. Szaman morski. Czyta Adam Szyszkowski. Narodziny szamana morskiego. Szaman morski. Tytuł nadany przeze mnie kapitanowi Eustazemu Borkowskiemu jako bohaterowi książki. Narodził się w lutym 1942 roku w Szkocji u podnóża góry Tinto. Znalazłem się tam na skutek, prawdopodobnie, skrzepu w głowie. Uderzyłem się głową o nadburcie łodzi ratunkowej. Gdy usiłowałem do niej się dostać po storpedowaniu Piłsudskiego w dniu 26 listopada 1939 roku na Morzu Północnym. Na Piłsudskim byłem starszym oficerem. Bóle głowy, powodowane owym skrzepem, były tak wielkie, że postanowiono mnie uśpić na dwa tygodnie. Bóle ustąpiły, ale razem ze snem. Po trzech kompletnie bezsennych miesiącach, spędzonych w szpitalu pod opieką najlepszych specjalistów, Medycyna zachowała się w stosunku do mnie podobnie jak ta pani w naszym orłowie, niosąca telewizor. Zapytana przez przechodnia, gdzie jest ulica Przebędowskich, powiedziała: Proszę, niech pan potrzyma telewizor. Gdy się go pozbyła, rozłożyła szeroko ręce i powiedziała: Nie wiem. Otrzymałem wysoką dożywotnią pensję komandorską oraz dwie dobre rady: żebym cieszył się z życia i sam sobie radził. Zaopatrzyłem się w mikroskop oraz akwarele i z nimi spocząłem na bezludnych wrzosowiskach otaczających górę Tinto po rzekę Clyde. Clyde, ponieważ człowiek nieśpiący nie nadaje się zupełnie do życia towarzyskiego. Pomimo dożywocia, jak na owe czasy bardzo sytego. Po ośmiu bezsennych miesiącach tam spędzonych, udało mi się, dzięki zastosowaniu hatayogi, wreszcie zasnąć. W okresie bezsenności Mając czas nieograniczony do 24 godzin na dobę, postanowiłem spełnić przyrzeczenie dane kapitanowi Mamertowi Stankiewiczowi. Uczyniłem je stojąc nad jego grobem, przed wyjazdem na MS Chrobry w 1940 roku na stanowisko starszego oficera, że napiszę o nim książkę. Szybko udało mi się nadać jej tytuł i wykonać rysunek na obwolutę. Tytuł znaczy kapitan. Rysunek kolorowy.